Czy istnieje inny sposób przyspieszenia pracy komputera niż inwestowanie w drogi dysk SSD? Dzisiaj zajmiemy się technologią Intel Optane, czyli właśnie tym małym modułem i zobaczymy, o ile potrafi przyspieszyć działanie programów na specjalnej platformie do testowania, a także zobaczymy, jak to działa w praktyce na komputerze PC. Oglądajcie! Intel Optane jest rodzajem bardzo szybkiej pamięci buforującej. Mówiąc prościej, technologia ta optymalizuje dostęp do standardowego dysku talerzowego HDD, jednocześnie znacząco zwiększając jego wydajność. Dzieje się tak dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, które zapisuje w pamięci Optane najczęściej wykorzystywane aplikacje i pliki. Ale tak naprawdę dla kogo jest Intel Optane? Rozwiązanie to zostało stworzone dla ludzi poszukujących wysokiej wydajności w niskiej cenie. Optane umożliwia korzystanie z ogromnej przestrzeni dyskowej przy wykorzystaniu tanich dysków HDD, zapewniając wydajność porównywalną z dyskami SSD. Intel Optane nie są tylko elementami instalowanymi w fabrycznie nowych komputerach. Są dostępne w sprzedaży jako oddzielne moduły. Wymogiem do poprawnego działania tego rozwiązania jest procesor Intel Core 7 lub 8 generacji oraz złącze typu M2 na płycie głównej komputera. Warto wspomnieć, że w tej chwili moduły Optane występują w dwóch wersjach, 16-gigabajtowej oraz 32-gigabajtowej, która zapewnia jeszcze większą optymalizację pracy komputera. O ile tak naprawdę Intel Optane przyspiesza system? Sprawdzimy to na specjalnie przygotowanych komputerach właśnie do testowania. Są to komputery Intel NUC. I tak właśnie zaczynamy od pierwszego, który jest wyposażony w 8 GB pamięci RAM i tylko w dysk HDD, czyli ten standardowy talerzowy. Następnie komputer wyposażony również w 8 GB pamięci RAM i wyposażony w dysk SSD, czyli dysk półprzewodnikowy. Ostatni komputer został wyposażony właśnie w moduł Intel Optane. Ciekawostka, ten komputer został wyposażony tylko w 4 GB pamięci RAMu i zobaczymy, czy mimo mniejszej ilości pamięci RAMu będzie w stanie dorównać, a może prześcignąć inne konfiguracje. Resztę specyfikacji tych komputerów widzicie teraz właśnie na ekranie, a my przechodzimy do testowania. Oh,
różnice między zestawem wyposażonym jedynie w dysk HDD, czy ten talerzowy, a wspomaganym technologią Optane widać na pierwszy rzut oka. W przypadku porównania Optane kontra SSD wydajność stoi na podobnym poziomie, a czasami nawet Optane potrafił być szybszy względem dysku SSD. Jak już wcześniej zostało wspomniane, w zależności od wykorzystywanych programów, Intel Optane do tego się dopasuje i będzie właśnie przyspieszał programy, które najczęściej uruchamiacie i na których najczęściej pracujecie. Pewnie wielu z Was zauważyło, że komputer wyposażony w dysk HDD wspomagany technologią Optane ma zaledwie 4 GB pamięci RAM w porównaniu do pozostałych dwóch, które są wyposażone w 8 GB pamięci RAM. I tak jak widzieliście w testach, pomimo tego, że ten komputer został wyposażony tylko w 4 GB pamięci RAM, technologia Intel Optane potrafiła na tyle zoptymalizować pracę właśnie tego komputera, że działał on tak samo szybko, a w niektórych momentach nawet szybciej. Dzieje się tak dlatego, że moduł Intel Optane wypełnia lukę pomiędzy pamięcią operacyjną a przestrzenią dyskową. Podobnie jak RAM, znajduje się on w segmencie pamięci operacyjnych. Moduł ten nie zastąpi oczywiście pamięci RAM, jednak te technologie wzajemnie się uzupełniają. Zatem, gdy szukając nowego komputera zmuszeni jesteśmy do oszczędności, rozwiązanie Intela wydaje się przynosić dużo korzyści. W cenie około 250 do 300 zł za pamięć Optane i dysk HDD moglibyśmy kupić zaledwie 256 GB dysk SSD, na którym nie zmieszczą się nasze ulubione gry czy programy, więc po pewnym czasie i tak musielibyśmy dokupić drugi SSD lub pojemny dysk talerzowy. Pod tym względem Optane wydaje się zdecydowanie lepszą opcją. Również gracze powinni być bardzo zadowoleni z technologii Intel Optane, ponieważ przyspiesza ona ładowanie całej gry, jak i poziomów, a sami gracze nie muszą martwić się o przenoszeniu gry na jakieś zewnętrzne dyski SSD, ponieważ mogą mieć grę na swoim bardzo pojemnym dysku HDD talerzowym, a po prostu Intel Optane zadba o to, aby ta gra została przeniesiona w razie potrzeby właśnie do szybkiej pamięci, zbuforowana i dzięki temu wszystko będzie szybciej się wczytywać. Moduły Optane są już teraz dostępne w sprzedaży, lecz niewiele osób wie, iż są one także fabrycznie montowane w niektórych komputerach stacjonarnych, czy też laptopach. Między innymi sklep X.com ma w swojej ofercie laptopy oraz komputery osobiste z fabrycznie zamontowanymi modułami Intel Optane, który właśnie widzicie w jednym z takich komputerów. Jest to komputer X.com Picasso 200, który oprócz dobrze dobranych i dopasowanych komponentów przez profesjonalistów wyróżnia się także niską ceną oraz wysoką wydajnością zapewnianą m.in. przez Intel Optane. Jeżeli chodzi o specyfikację tego komputera, został on wyposażony w procesor Intel Core i5 8400, 8 GB pamięci RAM, a także dysk HDD 1 TB wspomagany właśnie przez omawianą w tym filmie technologię Intel Optane. Tak jak widzicie, wydajność tego komputera całkowicie wystarcza, aby pracować na nim codziennie, a także uruchamiać bardziej zaawansowane aplikacje. Co ciekawe, kosztuje on około 2000 zł i należy pamiętać, że oczywiście w tej cenie mamy profesjonalnie zmontowany komputer z pełną gwarancją. Na koniec wydajność dysku. Oczywiście zwykły talerzowy dysk w tym przypadku jest wspomagany przez technologię Intel Optane, dzięki temu nie musicie martwić się, aby do tego komputera wkładać dodatkowy dysk SSD, przekładać, przenosić gdzieś pliki. Oczywiście sam Intel Optane zoptymalizuje dla Was ten komputer, będzie wiedział, z czego najczęściej korzystacie i jakie aplikacje właśnie należy specjalnie dla Was przyspieszyć. Podsumowując, technologia Intel Optane kierowana jest dla osób oczekujących wydajności oraz dużej przestrzeni dyskowej, które nie mogą sobie pozwolić na wciąż drogie dyski SSD o dużych pojemnościach. Mam nadzieję, że w tym materiale przybliżyliśmy Wam właśnie, w jaki sposób technologia Intel Optane wpływa na wydajność naszego komputera w przypadku zastosowania dysku tradycyjnego, czyli dysku talerzowego HDD. A co Wy sądzicie o przyspieszaniu komputera właśnie w taki sposób? Koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej. Zostawcie również łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał, oraz subskrypcję, aby nie przegapić nowych odcinków na kanale Technostrefa. Tymczasem trzymajcie się, na razie!